Dzień dobry. Dobre wyniki finansowe, w tym przychody wyższe o 44%, duży portfolio zamówień i coraz więcej przetargów na horyzoncie. Dziś porozmawiamy o spółce Atrem. Zapraszam na Immoraport, program o jedynej takiej spółce w Polsce. Mikołaj Jerzy. Przemysław Szmyt. Remigiusz Jaskot. Zaczynamy. Zaczynamy od wyników finansowych. W pierwszej połowie tego roku przychody Atremu wyniosły 73 miliony złotych. EBITDA 26,3, zysk netto 4,5 miliona złotych netto. Mikołaju, jak patrzysz na te wyniki finansowe spółki, która jest cały czas w takim trendzie wzrostowym, rozwija się i idzie mocno do przodu? Czy te wyniki oceniam jednoznacznie pozytywnie. Tutaj Andrzej, Przemek i Darek wraz z całym zespołem wykonali kawał dobrej roboty. Mówiliśmy już wielokrotnie, że Atrem jest przygotowany do tego, żeby przy wyższych przychodach notować dobre wyniki. Teraz to się potwierdza, czyli jest dobra marża, są odpowiednie przychody, są koszty w ryzach. Także to jest recepta na to, żeby wyniki były dobre i to się udało. Przemku, zanim przejdziemy do portfela zamówień, jeszcze dwa zdania o tym, co za nami. Jak ty patrzysz na te wyniki? No to kilka liczb, które podsumowują te prace, które wykonaliście w ciągu ostatniego półrocza. No faktycznie, tak jak tutaj Mikołaj powiedział, przychody dosyć imponujące patrząc rok do roku, okupione ciężką pracą zespołu. Natomiast cieszy nas to. Cieszy nas to, że w końcu, tak jak tu wspomnieliśmy, spółka wychodzi na taką fajną, prostą. My przerabiamy coraz więcej, notujemy dobre wyniki. No i to cieszy i napawa optymizmem na kolejne pół roku i następne okresy. Giełda wycenia przyszłość, oceniają nas inwestorzy i stąd pewnie, tak podejrzewam, najbardziej czekają na informacje na temat tego, co przed nami. 452 miliony złotych portfela. Jak na to patrzysz? I od razu podłączam tutaj pytania. Jedno pytanie z Twittera. Analityk fundamentalny Przemek Staniszewski. Backlog to najbliższe 12 miesięcy imponujący, ale potem już tak sobie 107 milionów. Nie boicie się wyrwy sprzedażowo-produkcyjnej po kontrakcie z Orlenem? I drugie pytanie z portalu analiz Remigiusz Iwan. Pytanie odnośnie backlogu do 12 miesięcy, który wynosi 344 miliony. Jak zarząd zakłada rozłożenie tego backlogu na przychody w poszczególnych kwartałach, w szczególności czego się można spodziewać po przychodach w kwartale trzecim i czwartym? No jeżeli chodzi o 452 miliony, o których wspomniałeś, no jest to rozłożone faktycznie na najbliższe okresy. Co po Orlenie? No będziemy starali się oczywiście pozyskać zadania tego typu o takim wolumenie. Natomiast może być też tak, że zasypiemy, mówiąc kolokwialnie, tą dziurę po Orlenie mniejszymi zadaniami, kilkoma, czterema, pięcioma, nie wiem, nie chcę podawać styw. Ale patrząc na to, co dzieje się dzisiaj u nas w ofertowaniu, patrzymy dosyć spokojnie w przyszłość. Bardzo dużo dzieje się na etapie ofertowania dla operatorów energetycznych, dla których głównie pracujemy. Bardzo dużo ofert jest w tej chwili w fazie rozstrzygnięcia przez zamawiających. Także no, patrząc na to, co przed nami, jestem dosyć spokojny. Nic dodać, nic ująć. No, przyszłość się charakteryzuje tym, że jest nieznana, ale oczywiście słyszymy w mediach, że w tą transformację energetyczną w końcu musimy zainwestować. Padają kwoty typu 200 miliardów, jeśli dobrze pamiętam? Są na to środki, tak. Także panie ministrze. Jest pewnie jeszcze kilka blokad, które muszą zostać pokonane, żeby te inwestycje ruszyły w dużym tempie, ale z tego, co Przemek mówi, te inwestycje nabierają tempa, te zapytania nabierają tempa, więc też jestem o to spokojny, że uda się tą dziurę zasypać. Przemku, pytanie o Płock. W takim szerszym obiegu w mainstreamie pojawiają się dwa wątki odnośnie tej wielkiej inwestycji w Płocku, czyli po pierwsze, że zarząd Orlenu przygląda się planom, jeśli chodzi o olefiny. Prezes między innymi wypowiadał się, że trzeba sprawdzić, czy wszystkie zaplanowane wydatki są zasadne. I po drugie, wiemy też, że Państwowa Inspekcja Pracy przygląda się temu, jak pracownicy, którzy przyjechali z daleka, są traktowani właśnie w Płocku. Gdzie w tym wszystkim jest Atrem? To znaczy, jeżeli chodzi o tą pierwszą część pytania, my realizujemy dla Orlenu pewien pakiet pomocniczy. To nie jest ściśle związane tylko i wyłącznie z tą nową technologią, która jest budowana, tylko z potrzebami pozostałej części rafinerii. Czyli tą instalację, którą my wybudujemy, czyli przygotujemy wodę DEMI pod potrzeby procesu technologicznego,
w większości procentów potrzebna jest na to, co dzisiaj już się dzieje w Orlenie, a nie na to, co będzie się działo. Także my jesteśmy dosyć spokojni o naszą umowę, ponieważ tą instalację, którą dzisiaj budujemy, trzeba ją zrobić. Nawet jak 1/4 z tych obiektów częściowo miałby być wykorzystywany na potrzeby tej przyszłej produkcji, to jakby technologia musi być wykonana w 100% w takim zakresie, który jest na dzisiaj. Patrząc też z punktu widzenia, z perspektywy tego, co dzieje się na projekcie, nie odczuwamy żadnych tutaj sygnałów, czy wręcz no, moglibyśmy stwierdzić, że coś spowolniło. Nasze roboty idą według planu, według harmonogramu są odbierane kolejne etapy, potwierdzamy przeroby. Po prostu robota idzie do przodu. Nie czujemy nic złego tutaj. Pracownicy? Pracownicy korzystamy w 100% z podwykonawców polskich. I zamierzamy tak robić do końca tego kontraktu. Tutaj jakby nie wpisujemy się w to, co dzieje się, to, co słychać przynajmniej w mediach. Kontrakt z Orlenem jest największy, ale tych, które są już w dalszej fazie zaawansowania, realizuje je Atrem, jest kilka. Terminal LNG w Świnoujściu, umowa dla Wód Polskich, GPZ Polanka, RS Siedliska, GPZ Chociwel. To są zadania, które pomału kończycie, tak? Tak, Chociwel kończymy w tym roku. Dwa zadania, znaczy jedno na pewno, drugie zobaczymy, czy uda się zakończyć w tym roku. Taki jest ambitny plan, jeżeli chodzi o PGE dystrybucję. Jeżeli chodzi o LNG, prace montażowe zostały zakończone. Została faza testów, uruchomień odbiorów. Wody Polskie, też jesteśmy w fazie odbiorów eksploatacyjnych. Po kolei te obiekty są przez zamawiającego odbierane i też zwalniane są możliwości do fakturowania. Tam jest dosyć trudne fakturowanie. Duża część każdego obiektu jest po odbiorze eksploatacyjnym. W tej chwili Co to znaczy, że trudne jest fakturowanie? To znaczy, że 30% po odbiorze eksploatacyjnym, 30% zostaje do momentu odbioru eksploatacyjnego z danego obiektu. To jest dosyć sporą kwotą. No i po tych odbiorach eksploatacyjnych fakturujemy z tych 30-20%. To jest dosyć duży zastrzyk, patrząc na to, jakie nakłady już włożyliśmy w te obiekty. Okej, bo to jest, pytam kompletnie jako laik, to jest na tyle skomplikowane, że klient chce mieć pewność, czy wszystko działa, tak? Tak, są robione testy, są robione odbiory przez służby zamawiającego i po pozytywnym odbiorze jest zwalniane te 20% z wartości całego obiektu. I tak obiekt po obiekcie postępujemy do przodu. I to też jest ten rok. Także dużo się będzie działo w drugim półroczu, jeżeli chodzi o kończenie zadań. Okej, okay. A jeśli chodzi jeszcze o te zamówienia, które mogą się pojawić, chcę Cię zapytać o geografię. Pamiętam, że kiedyś prezes Andrzej Goławski mówił, że nie wszyscy ci operatorzy równomiernie ogłaszają te przetargi. No i oczywiście w tle jest cały czas KPO, czyli kolejne umowy. Więc po pierwsze, jak idzie z tymi przetargami, a po drugie, nawet już w mediach takich popularnych, niebranżowych, pojawiają się pytania na temat tego, jak uda się te pieniądze z KPO spożytkować w ograniczonym czasie. Nawet ostatnio czytałem, że teraz może budownictwo na przykład modułowe jest przyszłością, no bo tyle będzie do zrobienia. Już nie mówię w tej branży, której operuje Atrem, ale generalnie jeśli chodzi o inwestycje, tyle jest do zrobienia, że trzeba myśleć, jak to zrobić w możliwie krótkim czasie. No i jak do tego Atrem się przygotowuje? Widzimy faktycznie, no, jeżeli chodzi o operatorów, to Enea nadal bardzo aktywnie ogłasza przetargi. Tu jesteśmy bardzo czynni i aktywni w tym obszarze. Tak jak powiedziałem na początku, jest parę tematów, gdzie jesteśmy po złożeniu ofert i oczekujemy na rozstrzygnięcia. Natomiast też zaczęliśmy być bardziej aktywni, ale to przez to, że właśnie na przykład taki operator jak Energa ogłosiło dosyć sporo postępowań. I tutaj mamy już jedno, powiedzmy, jesteśmy po wyborze, chodzi o Białogard. Ale składamy kolejne tematy. Także jeżeli chodzi o energię, o PGE, no, też widać sporą aktywność u tych operatorów. Rodzi się coraz więcej tych przetargów. Część tych przetargów oczywiście jest, część tych zadań jest oczywiście w trybie z wybuduj, ale część jest takich zaprojektuj, wybuduj i patrząc na nasze perspektywy, bardziej nas takie interesują, żeby sobie przez rok, półtora zrobić projekt i wejść na budowę troszeczkę później. Dosyć selektywnie podchodzimy do zadań, które są ogłaszane, nie startujemy do wszystkiego. Patrzymy, co nam bardziej odpowiada i geograficznie, i pod kątem oddziałów, które posiadamy, pod kątem terminu, zakresu. Ale oczywiście to, jak się widzi, ile tych zadań jest, no to z jednej strony ta liczba rośnie, ale z drugiej strony, jeżeli byśmy mieli się wyrobić z transformacją energetyczną, czy mielibyśmy spożytkować te środki z KPO, to tempo musiałoby być większe. I tutaj wiemy od kilku lat, że instytucje finansowe nie chcą finansować przedsiębiorstw, które mają tak zwane aktywa węglowe.
za poprzedniego rządu był pomysł NABE. On, powiedzmy, że nie wiadomo, czy będzie kontynuowany, czy będzie w jakiś sposób zmieniony. Ja ostatnio sprawdzałem, powstała grupa robocza, która zajmuje się tym, co zrobić z aktywami węglowymi tych spółek energetycznych. Tak, także jeżeli celem miałoby być przyspieszenie tych inwestycji u wszystkich operatorów, to na pewno to by pomogło, lub jakieś inne rozwiązanie, które ułatwiłoby tym przedsiębiorstwom pozyskiwanie środków na inwestycje. A czy kiedy usłyszeliście, jak minister finansów mówi, że w przyszłym roku Polska wyda 6 miliardów złotych na przygotowanie się do inwestycji w elektrownię jądrową, która ma być umiejscowiona na północy, czyli tam, gdzie nie ma tych linii przesyłowych, tak jak na przykład powiedzmy w okolicach Bełchatowa, czy wasze serce trochę szybciej zabiło? Sam temat jest dosyć ciekawy, natomiast jest tak odległy w czasie, że ciężko do tego się jakoś odnieść. No, próby tego typu inwestycji już były. Wiemy, czym się skończyły, co będzie teraz, ja nie wiem, nie jestem w stanie tego przewidzieć. Tak. Ale jeżeli byłaby taka możliwość, że moglibyśmy uczestniczyć w takim projekcie, oczywiście w tej części, w której się czujemy mocni, to dlaczego nie? No pewnie byłoby dobrze, gdyby taka elektrownia powstała, także kibicujemy, żeby efektywnie te środki zostały spożytkowane i żebyśmy poruszali się do przodu w tym projekcie. Spółka Energa Operator SA poinformowała o wyborze oferty Atremu, która opiewa na 44 miliony złotych. Przedmiotem postępowania jest GPZ Białogard. I tutaj jest tytuł tego zamówienia. Ja to mam rozpisane w 5 linijkach. Państwo teraz to widzą na ekranie. I ja zarysuję mniej więcej, na czym rzecz polega. Za chwilę poprosimy eksperta o opowiedzenie, na czym polega tak naprawdę to zadanie. Chodzi o rozbudowę wraz z przebudową stacji elektroenergetycznej i mamy tutaj też infrastrukturę towarzyszącą, skablowanie, transformatory mocy i dostosowanie całości, połączenie, żeby, jak rozumiem, prąd płynął i to napięcia już wysokie, tak? Tak, tak, 110 kV. Na czym rzecz polega? Co w tym Białogardzie? Bo ja tylko Białogard rozumiem, zachodniopomorskie. Okej. Zadanie jest w formule wybuduj. Jest dokumentacja projektowa przekazana przez zamawiającego. Trudność zadania polega na tym, że ten GPZ musi być cały czas czynny. GPZ, wyjaśnijmy. Główny punkt zasilający. Musi być czynny. To nie jest tak, że wchodzimy sobie na czyste pole i bezpiecznie sobie prowadzimy pracę od A do Z, odbieramy i schodzimy. Tutaj GPZ musi cały czas zasilać miasto Białogard głównie. Są to 3 linie 110-kowe i każda z tych linii, pomimo że każda z tych linii będzie remontowana na terenie tego GPZ-u w zakresie i obwodów pierwotnych. Obwody pierwotne to oczywiście te obwody, które przenoszą energię. Czyli to jest przy 110 to jest 110 kV, a przy 15 to jest 15 kV. Natomiast obwody wtórne to są obwody sterowania, automatyki, obwody pomocnicze zabezpieczające te urządzenia i te odcinki linii. I to jest tak, że wyłączając jedną linię 110-kową musimy zapewnić cały czas przesuw tej energii, więc musimy wstawić pole tymczasowe albo zrobić jakiś bypass, tak żeby te 3 linie 110-kowe były cały czas czynne. To jest ta trudność. Natomiast musimy to robić etapami. Właśnie pierwszym etapem to jest postawienie nowej wieży telekomunikacyjnej, czy przestawienie jej w innym miejscu, ale wybudowanie nowej, zlikwidowanie starej, przeniesienie z jednego budynku do drugiego, bo tam są dwa budynki na dzisiaj w kształcie litery T zrobione, więc musimy z jednego budynku przenieść urządzenia łączności do drugiego budynku, zburzyć ten budynek, postawić docelowy jeden budynek, który będzie mieścił wszystkie urządzenia, czyli nastawnie, rozdzielnie średniego napięcia. No i po kolei, montując rozdzielnie średniego napięcia już w nowym budynku, po kolei przepinając już te obwody 15 kV. I jednocześnie modernizując te trzy linie 110-kowe. No, taka dosyć skomplikowana operacja i wymagająca tutaj dużej uwagi, tak żeby ta energia cały czas płynęła. To jest ta trudność. To było to skablowanie mostów, tak? Skablowanie mostów, czyli zamiast szyn będą kable. Nie? Tam jest dużo też do likwidacji kabli średniego napięcia na tym terenie. Będzie zrobiony zupełnie inny układ, bo ten GPZ, który teraz będziemy budować, będzie też służył do tego, oprócz tego, że jest remontowany, bo istniejący już ma swoje lata, to będzie też rozbudowany pod kątem mocy.
będzie miał większą możliwość przeniesienia odbioru i przeniesienia mocy. Więcej odbiorców 15 kV będzie można pod to też podłączyć i tą energię przekazywać dalej. Także jest to taka spora rozbudowa tego, co na dzisiaj jest na tym terenie. Co zyskuje taki inwestor oprócz tego, że odnawia te wszystkie urządzenia i że to po prostu jest wszystko nowe i rozumiem, działa sprawnie i na wiele lat, ale co dzięki takiej inwestycji się uzyskuje? No na pewno pewność zasilania to jest coś, co będzie coraz bardziej wymagane i jest bardzo ważne. I też ilość odbiorców, który będzie mógł podłączyć. Nie? Tutaj w tej chwili ten GPZ już jest ograniczony. Nie da się go rozbudować w tym układzie, w którym jest dzisiaj. Trzeba po prostu zrobić go na nowo i mieć możliwość podłączenia na przykład, nie wiem, odnawialnych źródeł energii, które przy po napięciu 15 kW mogłyby tą energię wtłaczać do tego GPZ-u. Spójrzmy na kursy akcji trzech naszych spółek. Zaczynamy od Zielonej Siły, czyli spółki Atrem. Aktualny kurs to 12 zł. PJP Makrum 16,15 zł. Oraz grupa kapitałowa Immobile 1,95 zł. Dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Jeśli jesteście ciekawi, co słychać na przykład w Atremie, warto śledzić social media i Atremu oraz grupy kapitałowe Immobile, bo właśnie tam oczywiście tuż po tym, jak wyjdzie oficjalny komunikat, ale informujemy szeroko o kolejnych poczynaniach spółki. Rzecz, o której nie wspomnieliśmy wcześniej, Przemku, to jeszcze umowa dla polskich sieci elektroenergetycznych. To było za 6 milionów złotych, ale z uwagi na wagę tego klienta, to warte wspomnienia, prawda? Tak, na pewno. No, jakby wartość kontraktu nie jest jakaś imponująca, natomiast klient dla nas bardzo ważny. Może nie jest to na początek budowa GPZ-u dla PSE, na razie jest to budowa systemu zabezpieczeń na jednym z GPZ-ów, które już istnieją. Natomiast cieszy to, że podpisaliśmy pierwszą umowę z tak ważnym klientem. Czytamy sporo o środkach, które PSE ma pozyskać w ramach KPO, więc bacznie obserwujemy tego klienta i będziemy przyglądać się kolejnym postępowaniom, które wypuszczają. To było z kolei województwo lubelskie, prawda? Tak, to jest województwo lubelskie. Temat został pozyskany w ramach umowy ramowej. Przeszliśmy dosyć spore prekwalifikacje u tego klienta, żeby w ogóle móc uczestniczyć w takim zapytaniu na te systemy zabezpieczeń. Przeszliśmy, dostaliśmy pierwsze zapytania, no i przy pierwszym temacie udało się temat pozyskać. Także to bardzo cieszy. Świetnie. Dziękujemy za dziś. Pamiętajcie też o ofertach na stronie odbierzniespodziankę.pl. To wszystko na dziś. Dziękujemy. Do zobaczenia. A jeżeli zależy Wam na niższych rachunkach za prąd, to kibicujcie Atremowi i wszystkim, żeby ta transformacja przebiegała szybko i sprawnie. Dziękujemy. Do widzenia. Dziękuję również. Do widzenia.